proszę Państwa, z kijkami czy bez wchodzimy w kolejny temat. Rynek nieruchomości. Jest z nami świetny doradca, jeśli chodzi o te zagadnienia właśnie. Michał Boniaszczuk. Dzień dobry, witamy serdecznie. Bardzo miło. A szczególnie, że studenci za chwilę przyjadą do Lublina i będą poszukiwać mieszkań. Ja mieszkam na Lesjemie i wiesz, ilu studentów spotykam codziennie szukających mieszkania. Panie Grzegorzu, oni już są. Oni już są. Ja wiem, bo ja mieszkam przy Paganiego na Czechowie, to już widzę, że pomału to już czego są. Czego oni szukają, panie Michale? Proszę powiedzieć, jakie są ich potrzeby? Czy ja bym powiedział w ten sposób, jakby student się zmienił. Ten student, który był 10 lat temu, a ten, który jest dzisiaj, to jest zupełnie inny student. Ze względu na to, że studenci są bardziej wybredni już teraz. Kiedyś wynajmowało się mieszkanie na pokoje, dzisiaj coraz częściej studenci już wynajmują całe mieszkania. No, związane jest to z zasobnością portfela ich rodziców bardzo często lub po prostu z ich profesją, no bo rynek IT, choćby studenci z rynku IT, już podczas studiów pracują i zarabiają, więc stać ich na lepsze lokum. Natomiast kiedyś była taka zasada lokalizacja, 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 która jest dzisiaj dalej bardzo aktualna. Natomiast tutaj jeszcze dodałbym standard wykończenia mieszkania. Studenci już mimo dobrej, świetnej lokalizacji nie chcą mieszkać w miejscach albo w nieruchomościach, które nie są wyremontowane, w których na przykład części wspólne nie są ładne, nie są estetyczne. No jednak ten prestiż taki jest bardzo istotny. To wchodzi do nowych, wyremontowanych, wymalowanych mieszkań. Tak jest. No to jest jakby najlepsza sprawa tak naprawdę. Oczywiście kiedyś nie braliśmy tego pod uwagę, ale dzisiaj miejsce postojowe naziemne, a najlepiej podziemne, w garażu podziemnym, żeby nie zmarznąć w takiej aurze jak dzisiaj, prawda, gdzie mamy poranki, no to jest coś wielkiego i coś, czego studenci szukają. No trochę wymagający ten student tam się zrobił rzeczywiście. Nie pokoje, a mieszkania. No właśnie, a może nie wynajem, a coś swojego? No właśnie tutaj jesteśmy w takim niesamowitym etapie tak naprawdę rynku nieruchomości, bo mamy czas pandemii i bardzo często rodzice studentów poszukują nieruchomości do zakupu, nie tylko do wynajmu, ale do zakupu ze względu na lokatę kapitału. Ze względu na to, że teraz mamy tak dużą inflację, która już to nie jest trwał, to już jest galop. Podobnie jest z rynkiem i z cenami nieruchomości, bo ten popyt niesamowicie wzrósł. Coraz częściej klienci, którzy do nas przychodzą, pytają o możliwość właśnie zakupu nieruchomości. Nawet na kredyt, ze względu na niskie stopy procentowe, bardziej opłaca im się zakup na przykład takiego mieszkania, ewentualnie trzypokojowego, dajmy na to, podnajęcie dwóch innych pokoi. Czyli mamy trochę takie perpetuum mobile, tak? Prawda? Czyli nasze dziecko w tym wypadku wybiera sobie współlokatorów. Niesamowicie komfortowa sytuacja, a z drugiej strony ten kredyt i ten jakby produkt inwestycyjny cały czas nam pracuje. Więc bardzo... No właśnie, ale co z umowami? Jak powinniśmy zawierać umowy? Jeśli wynajmujemy, tak. Tutaj niestety w Polsce, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, ustawa o ochronie praw lokatorów bardziej chroni najemcę niż wynajmującego, prawda? Więc w tym wypadku wynajmujący ma więcej rzeczy do spełnienia, żeby zabezpieczyć maksymalnie tą transakcję, niż sam najemca, czyli student, który przychodzi do danego miasta. Umowa najmu okazjonalnego. Jest to... tam znaleźć przede wszystkim. No właśnie, już mówię. Umowa najmu okazjonalnego, bo bardzo często podpisujemy umowę jako właściciele nieruchomości cywilnoprawne, które z mocy prawa nie do końca dają nam duże możliwości, szczególnie teraz w tym czasie pandemicznym, gdzie komornicy mają zakaz prowadzenia eksmisji, więc jeżeli taki lokator by przestał płacić, no nie mamy możliwości eksmitowania go. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast tutaj umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać trzy załączniki. Pierwszy to jest rygor egzekucji, który podpisujemy u notariusza. Kosztuje około 120 zł. Kolejne to jest oświadczenie tego lokatora o tym, że ma inny adres, na który się przeprowadzi, jeżeli płynność finansowa jego ulegnie erozji. I trzeci załącznik to jest załącznik właściciela tej nieruchomości, którą wskazał ten lokator, że przyjmie tego lokatora do swojej nieruchomości, prawda? Mając te trzy załączniki, jesteśmy w 100% chronieni jako właściciele nieruchomości. Tyle w teorii, ale jak to w praktyce rzeczywiście takie umowy są zawierane z pana doświadczenia? Powiem w ten sposób. Coraz częściej, ze względu na to, co się dzieje za oknem, natomiast też jakby znajomość rynku i studenci coraz częściej już się nie dziwią tej sytuacji. Był taki moment, że, chociaż powiem szczerze, taka forma też daje nam możliwość odcedzenia troszeczkę osób uczciwych od nieuczciwych, bo jeżeli powiemy o takiej możliwości, że potrzebujemy podpisać to w formie aktu notarialnego, dla niektórych jest to, jeżeli już wiemy, że osoby są niezbyt pewne, no to one same de facto się eliminują z takiego mieszkania. Z takiej formy. Tak, więc to jest dla nas taki pierwszy test dla tych osób. Możemy nawet to użyć jako straszaka na zasadzie powiedzenia, ale jeżeli złapiemy jakąś relację, bo najważniejsze są relacje, łączą nas nieruchomości, jakby to jest ten moment taki, nieruchomości to są ludzie przede wszystkim, nie mury, więc jakby chodzi o to, żeby poznać tą drugą stronę, zaufać, ale z drugiej strony, żeby no też sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba jest w porządku. Ja myślę, że to jest też maksyma, którą kieruje się nasz gość, drodzy Państwo, Michał Boniaszczuk, żeby najpierw poznać człowieka, poznać jego potrzeby, a dopiero potem pomóc i wesprzeć go, chociażby w poszukiwaniu nieruchomości. Ja zachęcam do odwiedzenia kanału pana Michała, łączą nas nieruchomości, tak, świetne materiały dla Państwa bezpłatnie, oczywiście.
oczywiście rozmowy z fachowcami z Polski, ze świata na różne tematy, nie tylko dotyczące studentów, prawda? Tak jest, tam poruszamy bardzo wiele tematów związanych z nieruchomościami, ale też z rozwojem, o tym, w jaki sposób. Chociaż nieruchomości są takim korem, bo łączą nas nieruchomości, każdy z nas gdzieś mieszka, każdy z nas ma jakieś oszczędności w nieruchomościach. Więc... Inne ciekawe tematy tak. Tam znajdziemy. Michał Boniaszczuk, doradca rynku nieruchomości, był z nami. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Za chwilę kolejni goście.